Witam też ten samochód, Fiat Abarth 500 i Robert Halicki, Tomasz Tkacz. Jakie u Was nastroje przed startem? No, nastroje bardzo pozytywne. Rok temu debiutowaliśmy na tym rajdzie jako załoga w Pucharze Polski. Także fajny rajd i myślę, że no, trzeba jutro jechać torem, linią. No i będzie dobrze. Powiedzcie, ile mocy dodaje Wam ten Skorpion na masce? Dużo, dużo. Dużo mocy Fiat 500 Abarth, ale dużo mocy załogom dodają również kibice. Kibicować będziemy załodze Halicki Tkacz w pięknym Fiacie 500 Abarth. Załoga z numerem 104, a już za moment kolejny team. To Renault Clio z numerem 105. Przed nami... Bardzo trudny, bardzo szybki. Trzeba ująć jakiś szczęśliwy, bo tak naprawdę dla nas mógł rajd się skończyć na dwa odcinki temu. Okazało się, że w pewnym momencie hamowanie nie udało się i trzeba było jechać przez pole i no, duże szczęście w tym wszystkim, że jesteśmy na mecie. Natomiast no, ogólnie bardzo, bardzo fajnie jest to dla mnie, jakby już drugi rajd dolnośląski, więc troszeczkę było w pewnych odcinkach łatwiej. No i fajna zabawa. Powiedz o planach na Cieszynkę, bo w punktacji zrobiło się bardzo ciasno. Plany? No przede wszystkim trzeba się do niej przygotować, przede wszystkim trzeba ją przejechać, możliwie jak najszybciej. No na pewno, co, no będziemy walczyć, no będziemy walczyć. Dzięki. Dzięki. Generalnej siódmej rundy RPP, Robert Halicki, Tomasz Tkacz. Jeszcze wystrzały z szampana i już za moment będą przed nami. Drugie miejsce w klasyfikacji generalnej i zwycięstwo w klasie piątej. Robert Halicki,
Tomasz Tkacz, załoga z numerem 104.